Serdecznie zapraszam do obejrzenia relacji z konferencji, która odbyła się w Instytucie Kardiologii z okazji Światowego Dnia Zespołu Marfana 3 grudnia 2019 roku. Prelegentami na tym wydarzeniu byli wybitni specjaliści z wielu wiodących ośrodków z całej Polski. Jeżeli uważasz, że te nagrania, wykłady są dla Ciebie ciekawe, przydatne, wartościowe i pomocne, wesprzyj proszę działalność Stowarzyszenia Marfan Polska dowolną kwotą. Zorganizowanie takiej konferencji to wielki wysiłek zarówno organizacyjny, jak i finansowy. Prelegenci występują bezpłatnie, poświęcają sporo czasu na przygotowanie wykładów. Dyrektor Instytutu umożliwił nam zorganizowanie sympozjum w Instytucie Kardiologii bez ponoszenia kosztów wynajmu auli. Natomiast takie wydarzenie to kilka tygodni intensywnej pracy, spotkań, koordynacji, a także świadczenia płatne, wydruki identyfikatorów, catering i koszty promocji takie jak plakaty zaproszenia. Samo nagranie prelekcji i dźwięku to też koszty. Członkowie stowarzyszenia, w tym ja osobiście, staram się jak najwięcej realizować sam, ale niestety nie posiadam w prywatnych zasobach wszystkiego, co potrzebne, aby zgrać materiał na takich wydarzeniach. Dlatego stowarzyszenie jest zmuszone do odpłatnego wypożyczania sprzętu czy korzystania z płatnej obróbki dźwięku. Dlatego też każda darowizna jest dla stowarzyszenia bardzo potrzebna. Bez tego nie będą możliwe kolejne działania w nowym roku. Szczegóły na temat, jak wesprzeć stowarzyszenie, w tym numer konta, znajdziesz w opisie poniżej. Serdecznie zapraszam do obejrzenia wykładu. Dzień dobry Państwu. Ja pracuję w naszym instytucie w pracowni biologii molekularnej. Zajmujemy się badaniami genetycznymi, między innymi również obejmującymi pacjentów z zespołem Marfana. Chciałam Państwu troszkę opowiedzieć o podłożu molekularnym choroby, koncentrując się głównie na defektach aorty z racji miejsca pracy i zainteresowania. O badaniach genetycznych, o badaniach, które przeprowadziliśmy w Instytucie i trochę o wynikach, jakie możecie Państwo uzyskać w laboratoriach komercyjnych i o pewnych pułapkach interpretacyjnych takowych wyników. Zespół Marfana jest powodowany przez defekty genetyczne białka, jednego tylko białka, fibryliny pierwszej. Jeszcze kilka lat temu były pewne niezgodności w tej materii. Podawano też geny TGFBR1, TGFBR2. Teraz wiem, że to jest kwestia diagnostyki różnicowej z zespołem Loisa-Dietza. Także tylko jeden gen ulega defektowi, natomiast defekty tego genu nie powodują tylko i wyłącznie jednej choroby. Mamy też trochę różne inne schorzenia, częstsze lub rzadkie, może to być izolowanie, zwichnięcie soczewki, takie zespoły marwanopodobne, jak również bardzo rzadkie choroby, które zupełnie przeciwnie do zespołu Marfana powodują, że pacjenci mają krótsze kości, są krępej budowy. No i właśnie białko fibrylina pierwsza. Tutaj napisałam, że to jest glikoproteina obecna we włóknach sprężystych. Istotny składnik macierzy komórkowej, międzykomórkowej tkanki łącznej. O tym już pani profesor wspomniała przede mną. Tkanka łączna to jest taka dziwna tkanka, która nie składa się z gęsto upakowanych, leżących koło siebie komórek, tylko głównie składa się właśnie z tej macierzy międzykomórkowej, która jest produkowana przez komórki tej tkanki. Jeżeli popatrzycie sobie Państwo tutaj na przekrój przez tętnicę, do których należy aorta, to widzimy, po środku mamy warstwę komórek mięśni gładkich, które tak otaczają naokoło światło naczynia, i jak również od wewnątrz i od zewnątrz mamy warstwę tkanki łącznej. A ponadto każda komórka mięśni gładkich również jest tak jakby opakowana w taką warstwę składników macierzy międzykomórkowej. Tutaj mamy do czynienia z różnymi
W części jest to tak, są to takie białka bezpostaciowe, a części są to, jest to usieciowane przez różne fibryle. Tutaj te takie pasiaste robaczki to jest kolagen, natomiast fibrylina znajduje się o tutaj, jak również w warstwie elastynowej, gdzie tutaj białko elastyna jest na takiej siateczce z fibryliny oparte. No i teraz tak, jeżeli chodzi o funkcję, no to mamy tą funkcję strukturalną jako składnika tej macierzy międzykomórkowej, gdzie tworzy sama lub wraz z elastyną włókna sprężyste, jak również funkcja regulacyjna. Ponieważ macierz międzykomórkowa, jak sobie Państwo wyobrażacie, kiedy mięśnie się kurczą, to ta cała elastyczna struktura musi współpracować. Tutaj mięśnie są w sposób aktywny odpowiedzialne za elastyczność naczynia, no a bardziej bierny na wpływ na elastyczność i opór na rozciąganie też mają wpływ te białka sieci w macierzy międzykomórkowej. To podlega pewnej dynamicznej równowadze. Składniki macierzy międzykomórkowej same, jak również komórki mięśni komunikują się i w zależności od tego ta sieć tych mikrofibryli bywa fragmentowana lub zagęszczana. Proces regulacji usieciowania macierzy międzykomórkowej jest oparty w głównej mierze o wspomniany wcześniej czynnik TGF-beta i szlak sygnałowy przez niego kontrolowany. Ja biorę też w tym udział metaloproteinazy, które są odpowiedzialne właśnie za cięcie tych mikrofibryl. I te wszystkie białka współpracują, żeby to dynamicznie nam dobrze współpracowało. I funkcja regulacyjna fibryliny polega na tym, że wiele z tych białek regulacyjnych, jak również same cząsteczki TGF-beta w formie nieaktywnej są związane do specyficznych rejonów tego białka. No i teraz struktura białka. Jest to spore białko. Zawiera ono powtarzające się motywy białkowe. To jest głównie 47 domen EGF podobnych, z czego 44 z nich wiążą wapń, zaraz do tego wrócę. Ta domena ma bardzo silnie konserwowaną strukturę aminokwasową. Na kolorowo to są aminokwasy, które po prostu muszą być. X to jest. Tam jest akurat dowolność, natomiast czasami widzicie Państwo, że tych dowolnych aminokwasów musi być tylko między 10 a 13. Postuluje się, że każde odstępstwo od tej struktury powoduje już defekt w funkcjonowaniu białka. Na pomarańczowo zaznaczyłam cysteiny. Pani profesor wcześniej też wspomniała, że te cysteiny są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania tego białka. 7 domen TB wiążących czynnik TGF-beta, gdzie też również ważne są te aminokwasy. I 2 też bardzo charakterystyczne dla fibryliny domeny hybrydowe. Tutaj te domeny EGF podobne są ponumerowane od 1 do 47. Widzicie Państwo, że one się rozkładają w miarę równomiernie wzdłuż długości całego białka. No i funkcją tych białek jest związanie tych cząsteczek regulacyjnych, o których wcześniej była mowa, jak również zapewnienie prawidłowej struktury trzeciorzędowej całego białka. Ważne jest wiązanie wapnia, tak jak tutaj widać, co powoduje, że w charakterystyczny sposób zawija się nam białko i wreszcie tworzy coś, co tutaj widać na zdjęciu mikroskopowym, taką charakterystyczną strukturę z koralików. Teraz przejdę do genu. Duże białko, no i ten duży gen, on tutaj aż zajął 3 linijki. Składa się aż 65 kodujących egzonów, ponad 8000 nukleotydów. I od czasu identyfikacji pierwszego patentnego wariantu w 1991 roku opisano już grubo ponad 2000.
około między, mówi się, że w zespole Marfana między 47 a 65% to są warianty typu missense, czyli zmiany pojedynczego aminokwasu. Dalej następują zmiany, które wprowadzają przedwczesny kodon stop. Dalej małe delecje i insercje, duplikacje, które prowadzą do zmiany ranki oszczytu, a w efekcie zazwyczaj też do wcześniejszego kodonu stop. Tak zwane warianty spline site, które powodują, że wypada nam cały poszczególny egzon. Nie powiedziałam wcześniej, te kreseczki pionowe to są właśnie kodujące części tego białka, czyli egzony. No i teraz Państwo być może się kiedyś spotkali z tym, że w diagnostyce molekularnej laboratoria badają tak zwane hotspoty. I czy my możemy mówić o jakichś bardziej podejrzanych rejonach tego genu, w których mogą występować mutacje? Wydaje się, że niekoniecznie. Jak Państwu pokazałam, to gen ma dosyć, szczególnie białko, ma dosyć repetatywną strukturę. Cała sekwencja podległa konserwacji ewolucyjnej i patogenne warianty zidentyfikowano dotychczas w zasadzie we wszystkich eksonach. Tak więc taka pełna diagnostyka molekularna tradycyjnymi metodami, tak zwanym sekwencjonowaniem sangerowskim, jest dosyć żmuda, bo musimy każdy z tych kawałków osobno namnożyć, potem przesekwencjonować. Nie jest to prosta procedura. Co jest charakterystyczne dla patogennych wariantów FBN1, że one mają dosyć pleiotropowy charakter. Jedna zmiana w tej samej rodzinie prowadzi u różnych objawów u członków tej samej rodziny. Czy w związku z tym, o czym już była mowa wcześniej, my możemy rzeczywiście mówić o jakichś korelacjach genotyp-fenotyp, czyli czy z rodzaju mutacji coś wynika dla pacjenta, czy coś można tym powiedzieć. No tutaj literatura podaje, że najcięższa postać zespołu odmiana noworodkowa w większości wiąże się ze zmianami w środkowej części genu. Zazwyczaj się podaje egzony 24-32 tam z pewnymi poślizgami. Podaje się też, że występowanie zwiśnięcia soczewki częściej jest związane z substytucjami cysteiny w jednej z domen EGF podobnych, wiążących wapń. No i to, o czym już wspomniała Pani Profesor, niewydolność haplotypowa kontra efekt dominujący negatywny. Z niewydolnością haplotypową mamy do czynienia na skutek defektu jednej kopii genu, która jest na przykład albo delecja całego genu, albo jego większości, albo przedwczesnego kodonu stop, który powoduje, że na przykład białko w ogóle nie podlega sekrecji do macierzy międzykomórkowej. Jeżeli mamy tylko produkcję z białka z jednej kopii rodzicielskiej genu, no jak możemy się domyślić, tego białka jest mniej. W efekcie w macierzy międzykomórkowej jest nadmiar elastyny w stosunku do fibryliny. No i elastyna, jak sama nazwa wskazuje, jest odpowiedzialna za elastyczność naczynia, fibrylina, za odporność na rozciąganie, więc to nie trzeba tłumaczyć, że mamy w tym momencie nadmiar elastyczności naczynia. No i efekt dominujący negatywny, kiedy mamy do czynienia z białkami albo z defektywnymi domenami wiążącymi jakieś czynniki, no i tutaj one powstają, zostają uwolnione do macierzy międzykomórkowej i powodują jej degenerację. Albo powstaje białko krótsze, co też się zdarza, i wiążąc się z prawidłowymi kopiami tego białka, zaburza nieco całą strukturę. No i tutaj oprócz gorszej prognostyki dla tych wariantów związanymi z niewydolnością haplotypową, trochę znalazłam inną informację w literaturze, tutaj nie będę wchodzić w nie swoje kompetencje, bo tak jakby nie zajmuję się zawodowo kwestiami farmakoterapii. Natomiast znalazłam informację, umieściłam ją tutaj ze znakiem zapytania. Są badania, które twierdzą, że tutaj ten rodzaj mutacji ma pewne implikacje terapeutyczne i że akurat losartan jest skuteczny tylko u pacjentów z niewydolnością haplotykową. Wydaje mi się, że to wymaga dalszych badań, dlatego zostawiłam taki mały znak zapytania. Teraz badania w Instytucie Kardiologii. Nasze badania były prowadzone głównie w ramach dwóch programów.
Pierwszy już się zakończył, był prowadzony w latach 12-15. My tutaj już użyliśmy techniki NGS, tak zwaną Next Generation Sequencing. W pierwszym badaniu stosowaliśmy badania eksomowe, całego eksomu, czyli w zasadzie wszystkich części kodujących, wszystkich genów, tudzież tak zwanego eksomu klinicznego, gdzie badane były 4800 genów. Analizowaliśmy akurat mutacje tylko w 10 genach, kiedy było to możliwe. Badaliśmy kosegregację w rodzinach. Aż u 35% ponad badanych pacjentów znaleźliśmy warianty, które uznaliśmy za patogenne. I u tych pacjentów z tymi wariantami okazało się, że oni wykazywali niższy średni wiek przejścia interwencji chirurgicznej, interpretowanej jako zabieg ratujący życie i jako planowany zabieg. Jak akurat najniższy średni wiek przeżycia bez interwencji chirurgicznej był u pacjentów z mutacjami w genach związanych z tym szlakiem sygnałowym TGF-beta. Drugie badanie, w tym pierwszym badaniu zbadaliśmy 51 probantów. Drugie większe badanie trwa obecnie, kończymy je. Zbadano do tej pory probantów 126. Jeszcze mamy kilkanaście rodzin do zbadania i tym razem stosujemy mniejszy panel, albo panel 30 genów, które są w jakiś tam sposób związane z powstawaniem tętniaka aorty piersiowej, albo komercyjny panel 174 genów związanych z chorobami kardiologicznymi. To akurat jest obrazek tych rodzin, o których zidentyfikowaliśmy warianty w FBN1 w pierwszym badaniu, to którego wyniki już zostały opublikowane. Drugie badanie obecnie podsumowujemy, ale żeby podsumować wszystkie mutacje w FBN1, które znaleźliśmy w ramach obu tych badań. Warianty w FBN1 zidentyfikowane u 33% probantów, w sumie z tych ponad 170 zbadanych pacjentów z tętniakami. Potwierdzono obecność tych wariantów u ich 38 krewnych, czyli razem mamy 71 pacjentów z wynikiem pozytywnym. U 35 krewnych udało się wykluczyć obecność mutacji. U 3 probantów z podejrzeniem zespołu Marfana albo już ze zdiagnozowanym zespołem Marfana nie znaleźliśmy nic. Co nie wynika z tego, że oni nie mają zapewne defektu w FBN1, tylko wynika z ograniczeń metody. My nie jesteśmy w stanie wykryć tymi metodami ani standardowym sekwencjonowaniem sangerowskim, ani metodą NGS dużych delecji obejmujących całe egzony albo całe geny. Jeden proband z diagnozą, z podejrzeniem zespołu Marfana został tutaj zdiagnozowany jednak jako na podstawie mutacji, że jest to jednak zespół Loisa-Dietza. Jeżeli chodzi o strukturę, rodzaj mutacji, nie odbiegamy tutaj specjalnie od danych światowych. Około połowa to były missensy. Dalej mutacje powodujące zmianę ramki odczytu, które też prowadzą do wcześniejszego skończenia się białka. Kolejno 12% wypadanie pojedynczych egzonów. No i kilka wariantów, które wprowadzały wcześniejszy kodon stop, jak również dwie delecje nie zmieniające ramki odczytu, ale one były w dosyć istotnych domenach. Tutaj uporządkowałam te warianty według kolejności egzonów. Tutaj sami Państwo widzicie, że mamy w zasadzie przekrój przez prawie wszystkie egzony, więc nie można powiedzieć, że znajdujemy wybiórczo te patogenne warianty w jakimś konkretnym rejonie genu. Pod koniec taki obrazek, który trochę ilustruje, jak wygląda takie badanie metodą NGS. Ono polega głównie na fragmentacji DNA genomowego. My przy pomocy sond wybieramy te fragmenty tych genów, które byśmy chcieli badać. Tutaj mamy na dole
fragment genu FBN1. Te szare kreski to są odczyty sekwencyjne. Zaraz będzie widać, o co chodzi na zbliżeniu, ale widzicie Państwo, że my właśnie celujemy w te części kodujące i trochę je chcemy oflankować. Na zbliżeniu wygląda to już tak. Na dole sekwencja referencyjna, ma sekwencję nukleotydową. To jest exon. Widzimy, jakie aminokwasy są kodowane. Tu jest część intronowa. Dalej, szare paski to są odczyty. One w zasadzie też się powinny składać z takich samych literek jak tutaj, tylko wszystko, co jest zgodne z sekwencją referencyjną, z tym takim naszym idealnym genomem modelowym, jest wyszarzone. Pokazane mamy zmiany. I tutaj mamy taki obraz prawie typowej, klasycznej mutacji heterozygotycznej, gdzie około połowa odczytów ma jakąś zmianę. My oczywiście niekoniecznie zajmujemy się, analizując te dane, oglądając obrazki, tylko dostajemy tabelę, która już nam wylistowuje te wszystkie zmiany w stosunku do sekwencji referencyjnej. To jest fragment bardzo dużej tabeli, która jest wynikiem badania całego eksomu. I tutaj zaznaczyłam, że ona ma 150 tysięcy rekordów, ja nie pokazuję specjalnie całej tabeli. To wszystko na dobrą sprawę mamy do przejrzenia. Jeżeli podejrzewamy dosyć konkretną chorobę, to po prostu będziemy tutaj w innej sytuacji mogłaby się rozwodzić nad skomplikowanym procesem analizy tych danych. Jeżeli podejrzewamy zespół Marfana, to ograniczamy się po prostu do patrzenia na warianty w genie FBN1. Czemu ja w ogóle Państwu pokazuję tę tabelę? Coraz częściej się zdarza, że pacjenci robiący wyniki w laboratoriach komercyjnych dostają tą tabelkę całą, na przykład na pendrive'ie, i czasami chodzą z nią potem do lekarzy. Ostatni slajd, wynik przykładowego badania komercyjnego od pacjenta, który u nas się w ośrodku pojawił, było podejrzenie zespół Marfana albo Loisa-Dietza. Było to badanie metodą NGS, przebadano kilka genów. I otóż Państwo widzą, tu mam nieco prostszą tabelkę, gdzie znaleziono trzy warianty, dwa w genie COL5A1 i jeden w FBN1. No i teraz możecie Państwo zapytać, to jak to jest? Czy to jest, czy jest to oczywiste, czy ten pacjent ma trzy przyczyny choroby? Tutaj na dobrą sprawę temu pacjentowi opisano trzy polimorfizmy. Opis jest rzeczowy. Tutaj osoba opisująca stwierdziła, że nie znalazła ewidentnie patogennego wariantu w tym wypadku. Kluczowe jest popatrzenie na częstość allela, bo jeżeli chodzi o te wszystkie warianty 33, które ja Państwu pokazałam, które myśmy zidentyfikowali u naszych pacjentach, to ich częstość populacyjna była zerowa, albo jeżeli była jakakolwiek częstość w jakichkolwiek bazach danych, to był jakiś numerek na piątym miejscu po przecinku. Czyli to są warianty bardzo, bardzo rzadkie w populacji. Jeżeli my mamy jakąś częstość kilkatysięcznych, raczej nie możemy absolutnie wykluczyć jakiegoś wpływu tych wariantów na fenotyp pacjenta, ale raczej nie są to warianty kozatywne, na pewno nie. Także uważajmy na tego typu wyniki. To, że zostały jakieś warianty opisane, w tym wypadku żaden z nich nie spowodował choroby u tego pacjenta. Nie spowodował, a też wiemy to, że warto sprawdzić kompletność badanego panelu w ramach obecnie znanych danych. Tutaj ten panel nie obejmował genu TGFB2, które akurat myśmy zbadali i znaleźliśmy ewidentnie patogenny wariant w tym genie. Także możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, także nie należy też straszyć pacjentów, że ojej, że to są trzy mutacje. Tutaj nie opisano mutacji, także uwaga. Mogą być sytuacje, kiedy będą opisane więcej niż jeden bardzo prawdopodobny wariant patogenny i tutaj niestety czasami trzeba dopasować ten wynik do pacjenta. Osoba opisująca wynik badania genetycznego pacjenta nie widziała
nie ma bardzo często dostatecznych danych, żeby dopasować prawdopodobny patogenny wariant do tego, co widzimy w obrazie pacjenta. No i jeszcze kolejne, zwracam uwagę na ograniczenie metody NGS. Dalej, jeżeli nie ma żadnego pozytywnego wyniku w tym badaniu, to nie znaczy, że pacjent nie ma patogennych wariantów w badanych genach, bo należałoby, żeby badanie było kompletne, sprawdzić możliwość dużych delecji czy duplikacji w tych genach. No i tutaj musimy zbadać, czy zatroszczyć się o to, czy zostały zastosowane dodatkowe metody oprócz NGS, żeby to sprawdzić. To są tak zwane albo metoda MLPA, albo tak zwana hybrydyzacja genomowa do macierzy. To jest już badanie też droższe macierzowe, tak zwane matryce CGH. Bez tego typu badań nie możemy powiedzieć, że geny zostały w pełni kompletnie przebadane. Także zwracając uwagi na pewne pułapki tego typu badań, zakończę i dziękuję Państwu za uwagę.